Województwo małopolskie prowadzi szereg działań, które mają na celu pomoc obywatelom Ukrainy. Jednym z najważniejszych jest Małopolska Tarcza Humanitarna, o której skuteczne funkcjonowanie dba Komitet Sterujący. Ostatnie posiedzenie komitetu, jak mówił marszałek Witold Kozłowski, dotyczyło zmian w pakietach pomocowych. Dzisiejsze posiedzenie dotyczyło pewnych korekt w ramach poszczególnych pakietów, ponieważ przyjęliśmy taką zasadę, że o wszystkim decyduje komitet sterujący, który jest komitetem ponadpartyjnym, międzyklubowym, jeżeli chodzi o skład. Dlatego jeżeli pojawiają się w dokumentach zmiany zadań, zmiany działań, no to wówczas staramy się tak robić, żeby te zmiany zostały zatwierdzone przez komitet sterujący. Zmiany zatwierdzane podczas posiedzenia komitetu dotyczyły pakietu transportu, rynku pracy, edukacji, ale też pakietu społecznego oraz organizacji pozarządowych, wolontariatu i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Jak mówił wicemarszałek Łukasz Smułka, zmiany wynikają z konieczności dostosowywania do zmieniającej się sytuacji. Biorąc pod uwagę rozszerzanie tej tarczy humanitarnej, tak właśnie w kolejnych tygodniach się działo, że pakiet społeczny, wsparcie organizacji pozarządowych, czy właśnie wspomniany transport był realizowany. Działania podejmowane przez województwo małopolskie są stale omawiane i dostosowywane do potrzeb. Warto wspomnieć, że od początku pomoc była prowadzona wielotorowo, podzielona na trzy główne rodzaje, dodał marszałek Witold Kozłowski. Pierwsza część to była natychmiast, tu i teraz, i to było zapewnienie wspólnie ze służbami pana wojewody transportu z nadgranicy do tych dwóch hubów przesiadkowych. Przekazaliśmy 3 miliony złotych bezpośredniej pomocy finansowej dla obwodu lwowskiego, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy. Drugie czynności to wplatanie wszystkie oferty, które kierujemy do mieszkańców Małopolski, również przybywających do nas uchodźców wojennych. Trzeci etap to pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy planują na stałe zostać w Małopolsce. Działania, które planuje województwo, mają szansę zostać dofinansowane z funduszy europejskich.